Ten odcinek to będzie kontynuacja poprzedniego odcinka, taka szybka, także witam Was bardzo serdecznie, zapraszam do łapkowania, subskrypcji, a my w tym odcinku zrobimy sobie event onChange. Aby w jakiś sposób pokazać Wam, jak działa onChange, musimy sobie użyć hooka useState. Nie martwcie się, nie musicie wiedzieć, co to jest, o tym powiemy sobie w następnym odcinku. Natomiast w tym momencie musicie wiedzieć, że to jest pewnego rodzaju zmienna w Reakcie. W tym momencie tworzę jej instancję, czyli załóżmy tekst, no i tutaj będzie useState i bazowa wartość to będzie pusty ciąg znaków. Teraz chcę to pokazać. Także tutaj piszę sobie załóżmy H2, no i piszę nasz tekst i tutaj po dwukropku będzie ta właśnie zmienna, czyli tekst. Tutaj oczywiście popełniłem błąd, zaraz pewnie mnie ochrzanicie, jak ktoś już wie, o co chodzi. Natomiast tworzenie instancji useState wygląda w ten sposób, że pierwsza rzecz to jest ta zmienna, która trzyma nam wartość, a druga to jest funkcja, która zmienia tą wartość. Także tutaj ustawmy sobie set tekst. No i teraz chciałbym stworzyć sobie inputa. I ten input to będzie jakiś zwykły input o typie tekst. Natomiast przy onChange'u, czyli właśnie kiedy coś tutaj zmienimy, będzie wywoływała się nasza funkcja setText. To musi być na callbacku, także dajemy sobie tutaj event, ponieważ zwracamy sobie event. Następnie wywołujemy setText i tutaj dajemy event target value. Ok, teraz po odświeżeniu, jak widzicie, tutaj nie ma żadnego tekstu. Możemy sobie tutaj napisać przykładowy tekst, załóżmy QWERTY, coś tam wyszło i to widzicie tutaj. Ale w tym momencie, kiedy zacznę zmieniać ten input, to będziemy mieli to, co jest w tym inputcie. I to jest właśnie event onChange. W tym odcinku tyle, zapraszam do kolejnego.